Sonic Exe! Dzisiaj przyszedłem zniszczyć parę dziecięcych marzeń i wspomnień. Czyli w sumie jak w każdym odcinku Minecraft Extreme. Witam was bardzo serdecznie. God damn it, który to już jest odcinek? 200? Albo i więcej? Ale dzisiaj Sonic Exe troll na widzu. Czy można się bać Sonika? No ten, kto grał w Sonic Exe, chyba na pewno się boi Sonika. Więc dzisiaj będziemy tym przerażającym Sonikiem i będziemy trollować widza, który ma tutaj swoją bazę, ale nie wiem, gdzie on zniknął. Do kopalni poszedł? Nie wiem. Dobra, nieważne, zaraz się go zlokalizuję. Tak, do kopalni poszedł. No dobra, więc my się tutaj cofniemy troszkę. Może zaczniemy od czegoś dość niepozornego. Powiedzmy chociażby zostawić tabliczki Exe, bo Sonic Exe to była taka wersja, która trochę udawała zbugowaną wersję, więc zostawimy tabliczkę Exe. Ona będzie nam towarzyszyć już do końca odcinka, mam nadzieję. Czy działa mi to kopiowanie? Nie działa mi to kopiowanie, naprawdę. Nie działa mi to kopiowanie tabliczek, nie rozumiem, o co chodzi. On nie wychodzi z kopalni, więc możemy sobie coś prowadzić do domu, ale w sumie to nie mam pomysłu za bardzo, bo nie spodziewałem się, że on w kopalni będzie siedzieć, jak tutaj przyjdziemy do niego. Możemy ewentualnie dać blue carpet. O, blue carpet mu wymienimy, bo on tutaj ma biały, i łóżka też mu wymienimy na niebieskie. Żeby, wiecie, żeby było, że Sonic, bo niebieskie, i Exe, bo Sonic Exe. Ten skin, słuchajcie, jest naprawdę przerażający. Dobra, czy ten widz... O, dobra, wychodzi. Dobra, troszkę tutaj na niego musiałem czekać, żeby było cięcie w międzyczasie. Zajęło to z kilka minut. Może, ej, może mu się pojawmy tutaj, w sensie wychylmy się, jak on będzie wodził do góry, żeby nas zobaczył. Jak się cofnął! Widzieliście to? Od razu w dół poszedł! Co jest? To było mocne. Widział nas to na pewno. Ale nie spodziewałem się takiej szybkiej reakcji, że chłop się po prostu cofnie od razu do tyłu. No ale dobra, wychodzi i teraz widzi. Nie, nie widzi. Przegapił. Aha, bo się rozglądał najpierw za tą postacią, która tutaj była. Na pewno jeszcze nie widział, że to jest Sonic. Widzi za to otwarte drzwi i je zamknął z powrotem, pewnie dla bezpieczeństwa. Rozgląda się i widzi, że jego uszka są niebieskie. No widział, że jego uszka są teraz niebieskie, ale nie zwrócił na to uwagi. Ale oj, że założył tabliczkę, na której zapisane Exe. Rozwala ją! Czy coś napisze na czacie, czy nie? No bo on na pewno wie, że ktoś jest w jego bazie. Przynajmniej, że ktoś był w jego bazie. Jest tu ktoś? Dobra, na razie nie będziemy odpisywać, ale to, co jest najlepsze, to to, że widz tym razem widzi, że nikogo nie ma dookoła, bo po prostu wyświetla mu się komunikat, że... Oj, creeper mu tam wybuchł. Wyświetla mu się po prostu komunikat, że... Znaczy nie, inaczej. Nie wyświetla mu się komunikat, że nie ma nikogo dookoła, to znaczy, że ktoś jest niedaleko niego, więc on wie, że ktoś czyta jego wiadomości. No chyba, że nie ogarnia Extreme'a, to inna sprawa. Znowu stoi i znowu pisze: halo. Dobra, czeka niecierpliwie na odpowiedź. Zastanawiam się, co gdyby... Co on robi? Czy on wchodzi z powrotem do kopalni? On wchodzi z powrotem do kopalni. No dobra, nie wiem, czy to jest normalne zachowanie, że chłop, u którego był ktoś w domu, nagle wchodzi do kopalni. On tylko sprawdził kopalnię. Okej, on tylko sprawdził, czy ten Sonic nie uciekł mu do kopalni. Ej, i znowu stajmy nad nim, jak będzie wychodził, znowu, że jesteśmy w jego domku. Ale to będzie kozackie. To jest w ogóle kozackie, że on ma taką drabinę, że akurat jak wychodzi... O, dobra, dobra, wychodzi. To teraz mu się pokażemy. O, dobra, i wanisz? I wyjdzie, nas już nie będzie. On dziwnie strasznie wchodzi po drabinie, nie? Znowu wchodzi po domu, dom znowu pusty. Znowu coś pisze, ewentualnie. Kto tu jest? On wie. On jest wkurzony coraz bardziej. Czyli ona, bo to jest Vikalala. Albo Vikala? Nie wiem, Vikala chyba. Wychodzi przed dom sprawdzić. Tutaj tylko szkielet na niego czeka. A co jak my byśmy stali teraz tutaj za górką i się patrzyli na niego? Tak, o. Czy on nas zauważy? Nie, on nas nie zauważył. O, ale idzie, jeszcze się z zombiakiem bije. Podpalił się. Widzi nas? Nie. Nie wiem, czy nas widział. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Widzi nas? Czy nie widzi nas? O, może sobie przybliżyć. Ej, on nas nie widzi na razie. Okej. Nie widzi nas. Rozgląda się i wrócił do domu. Ojoj, no dobra, szkoda, że nas nie zauważył, bo to było dobre jak dla mnie, że stoimy gdzieś za górką, ale wychodzi znowu. Ej, dobra, to znowu za górkę wracamy. Game zero. Dobra, czy on, czy... O, widzi mnie. Dobra, schowamy się za górką, wanisz. Idzie za górkę i teraz będzie wokół górki chodził i mnie szukał. Coś pięknego. Nie ma.
zdziwiony patrzy, nie ma ani tu, ani tu. A co jakbyśmy go na przykład do miasta tutaj, ej, będę stał tutaj przy tym mieście. Nie wiem, czy mnie zauważy. O, zaraz rozgląda się, ale zniknął z mojego pola widzenia. Więc ja z niego też pewnie zniknąłem. O nie, jest, chodzi, rozgląda się dalej. Dobra, czyli jest szansa, że mnie zauważy. O, widzi mnie? Widzi mnie? Widzi mnie, patrzy się na mnie. Okej, jak to wygląda? Czy jestem strasznym Sonikiem? Jestem przerażającym Sonikiem. Pójdźmy gdzieś, tutaj się schowajmy. I słuchajcie, mam pomysła teraz. Dobra, jestem na vaniszu. GM1, bierzemy sobie Flint and Steel. I jak będzie przeszukiwał miasto, to będziemy w tym mieście robić takie totalnie zbagowane rzeczy, jakie mógłby zrobić tylko Sonic Exe. Podpalmy dach domku, w którym jest aktualnie, bo zobaczymy, tutaj nie ma. Dobra, nie zauważył, że ten domek się nawet pali. A nie, teraz zauważył. Usłyszałem chyba dźwięk płomieni. Przygląda się uważnie. No dobra, to teraz podpalmy to drzewo obok, żeby jeszcze obok się coś paliło innego. Żeby nie skupiał się na tym jednym domku, tylko żeby widział, że tutaj ogień się po prostu rozprzestrzenia. Dobra, kolejna chałupka się pali. To się coś w ogóle jeszcze wcześniej musiało palić, bo tutaj jest domek kowala i on jest spalony. Dobra, podpalamy więcej tutaj wokół nie się dzieje. Oj, teraz nie możemy jakoś tutaj patrzy, ale tutaj, że wszystko za jego plecami po prostu zaczynało się palić. Nawet tutaj. Dobra, idzie w głąb wioski mnie szukać. Ej, tej wiosce naprawdę możemy fajnie go potrolować. Dobra, teraz się pojawimy gdzieś tutaj za domkiem, albo gdzieś tutaj po prostu daleko od niego. Nie wiem, czy tak to będziemy w stanie zauważyć, ale on tam gdzieś wszedł do tego domku i... Halo, jesteś tu? On widzi po czacie, że znowu tutaj jestem gdzieś w okolicy. O, on chodzi za tym domkiem, dobra, czyli tak to mnie nie zauważy. Vanish, gdzieś indziej się musimy schować. Na przykład tutaj. Dobra, widzi mnie. Vanish, teraz się schowaliśmy na niewidce i znowu, słuchajcie, podpalamy ten dom, do którego on podchodzi. On to widzi, że no te płomienie wszędzie się zaczynają pojawiać, nawet tutaj powiedzmy, tylko boję się, żeby on nie wszedł przypadkiem w ten ogień, ale nawet się obróci, zobaczy, że jest za nim, znaczy, że Sonic może być dosłownie wszędzie i wszedł do ognia jeszcze. Tutaj też podpalajmy, wszystko podpalajmy. On rozlał wodę w ogóle, co jest? Dobra, w międzyczasie, kiedy on jest w tej wiosce, to my pójdźmy sobie do jego domu i powiedzmy, zbierzmy wszystkie pochodnie, żeby tutaj było totalnie ciemno. O, dobra, mam nadzieję, że tutaj farmy nie rozwalę, ale chyba nie pojedę. I załatajmy na przykład tą jaskinię, żeby tam nie miał wejścia do tego. Ej, a w ogóle może zróbmy tak, jakby ona nigdy nie istniała. Wypełnijmy całą tą dziurę koblem, że jak ktoś się po prostu przekopie dalej, jakby chciał ją odkopać. Wróćmy do niego, zobaczmy, co on robi i gdzie on jest. On tutaj, znaczy, mówię on cały czas, przepraszam, ona. Ona gdzieś jest cały czas w tej wiosce, ale nie wiem gdzie. Dobra, może się po prostu do niej tepnijmy. Tepe Vikala, dobra, Vikala. Dalej chodzi po tej wiosce i po prostu się rozgląda. Zastanawiam się, dlaczego w tej wiosce brakowało dachu w niektórych domach. Raczej wątpię, że ludzie to podpalali, ale też dziwnie, gdyby brali to na drewno. Chociaż na ekstremie ludzie są tak biedni, że nawet dirta zbierają na koło spawna. Ej, co jest? Czemu ona rozwala... Aha, ona chyba się chce do wody dostać. Ale to i tak nie ma sensu. Czy ktoś powie, o co chodzi? Bo ja nie za bardzo rozumiem, ale to też możemy podpalić. Dobra, teraz pójdzie do swojego domu. Ej, możemy w sumie te drzwi jedne rozwalić. Rozwalmy jedne drzwi. Wróciła tutaj, ale po chwili chyba jednak idzie do bazy. Ciekawe, jak zareaguje, że nie ma jednych drzwi i że w środku nie ma pochodni. Nie wiem, jak tam jest ciemno. Musimy to na vaniszu zobaczyć. Ej, ja wiem, zanim tutaj wejdzie szybko, to GM1, vanisz, dobra, i pojawimy się. Pyk, dobra, widziała, uciekła do tyłu. Ale to musiało creepy wyglądać. Tak z ciemności po prostu wyjawia się Sonic Exe. Ona stoi, chyba coś pisze. Ona albo się boi wejść. Ej, nie, ona nic nie pisze, ona po prostu się bała wejść. Wchodzi powoli, rozgląda się. A nie, najpierw to ona postawiła pochodnie. Całkiem mądrze, czyli boi się ciemności w własnej bazie. Za każdym rogiem, zanim sprawdzi, to najpierw zostawi światło. Ej, rozwalajmy te pochodnie za nią. Tylko tak, żeby nie widziała, że one znikają na jej oczach. Dobra, może teraz stąd też znikniemy jedną pochodnię. Stąd też, żeby dalej było tutaj mega ciemno. Ona stoi, ona się boi. Ej, dobra. Najlepsze jest to. Ej, uciekła z tego domu. To jest chyba najlepsze. Ej, znowu się tutaj pojawmy i się po prostu patrzmy w ten korytarz. Widzi mnie. Oj, i znikliwe. Najlepsze. Ej, nie spodziewałem się, że Sonic Troll może być takim mega czadem. Kim jesteś? Co tu robisz? Napiszemy 3 kropki. Odpiszemy jej. Sonic Exe, bo taki mam nick w końcu, no bo jesteśmy Sonikiem Exe. Znowu się wychylmy i znowu schowajmy, żeby wiedziała, że to jesteśmy Sonic. Ej, i dobra, i teraz może dajmy w środku, słuchajcie, więcej
tej tabliczek exe, ale nie, bo na tej wchodzi, na tej wchodzi. Ale nie, uciekła po chwili, co jest? Ej, dobra, to piszemy. Exe, exe. Ej, ja może tutaj postawmy tabliczkę na początku, żeby się wystarczyło, że tutaj coś stoi. Exe i na tym też. Exe. Dobra, nie, ona tutaj nie chce wchodzić, co jest? Exe, wszędzie exe. Możemy w międzyczasie też się pozbyć tutaj może wody tej, ej, bo ona tutaj przyszła. Widzi to. Troszkę niechętnie, ale podchodzi. Ej, czy zrobimy jej przestraszenie życia, jeżeli się pojawimy za nią? Chyba tak. Ej, dobra, zróbmy tak, żeby się pojawić tutaj od wejścia. Ona sprawdza magazyn, ja mało widzę, bo mi tutaj softbox zaś... Widziała mnie. Ej, ja sobie się schowałem i ona tak szybko jak ja dała dyla. Ej, może zamurujmy? Ja mam pomysła. Zamurujmy to wyjście z jej bazy. Dlaczego mnie straszysz? Cóż, mam swoje powody. Robię to dla łapek w górę, więc zostawcie łapkę w górę. Widzi, że nie ma wyjścia. Czy byś chciała spróbować przekopać? No, próbuję, ale widzi, że tam dalej nic nie ma. Ej, dalej kopię. Dobra, i teraz się znowu pojawmy tutaj w tym tunelu. Widziała czy nie widziała? Widziała, dobra. I znowu tam wbija. Ej, chyba już jest bardziej zdeterminowana niż wcześniej. Nie, ona podeszła, zrobiła kilka ślepych ciosów. Zamknęła drzwi wychodząc, ale ma tylko połowę drzwi. To jest najlepsze. Zabudowała tą bazę. Ty, ja mam pomysła. To my się pozbądźmy tego kobla komendą. Także to było replace cobble stone na zero. Okej, okay. Kobyl jest tutaj zrobiony. Zróbmy gorzej, słuchajcie. Zróbmy gorzej, mam pomysła. Zróbmy tak, że wymienimy to wejście na kraty. Jak ona tam wejdzie, to po czasie się skapnie, że jest tam zamknięta. Wyłaź z mojej bazy. Ej, dobra, to się teraz pojawimy na górce tutaj, więc będzie widziała, że jej ma nas w jej bazie, ale boję się, że ona... A nie, ona poszła pochodnie zbierać. Co jest? Ona nie ma węgla, że zbiera pochodnie? Dobra, ej, dobrze sobie przypomniałem, że jesteście jak F5 na Optifine, naprawdę. Bo możemy sobie z bliska podglądać. Rozwala te pochodnie jedna po drugiej. Czy ona mnie widzi? Dobra, widzi mnie. My pójdziemy sobie tutaj do tyłu, żeby widziała, że baza jest teraz już pusta. I my sobie tutaj zrobimy zaznaczenie. Jak ona wejdzie do tej bazy, chociaż w sumie nawet możemy teraz. Dobra, zaznaczenie, pyk. Mamy zaznaczenie. Sprawdza, czy jestem tam na górze. Czy są chyba może jakieś ślady po dziurach, ale nie ma, więc... Czy decyduje się wejść? Dobra, decyduje się chyba wejść. Tak, 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 tak. Ja tylko na to czekam. Iron bars. Okej. Okay. I teraz będziemy stali tutaj, przy tych barsach. Ona tam sobie rozświetla. No to fajnie, że sobie rozświetla. Ale nie wiem, czy dużo jej to da. Słuchajcie, ja to poprawię w sumie te iron barsy. O, żeby było tak. I teraz jest kwestia taka, że ja tutaj to muszę stać, bo chyba, że tak stanę. Tak będzie, ej, tak jest lepiej. Tak jest o wiele lepiej. Tylko, że ja też z drugiej strony przez to nie widzę, czy ona mnie widzi. Ej, dobra, nie, po prostu staniemy tak. Ale jak ja mam zauważyć, czy ona tutaj, o, może sobie taki jeden piksel sobie taki zostawię. Będziemy widzieć, jak po prostu tutaj wyjdzie. No i co? W takim wypadku musimy stać. O, ale tam się coś już... O, widzi mnie. Okej, okay, podchodzi, a my się chowamy. Może dajmy jej GM2 Vikala. Dobra, daliśmy jej Adventure. Ona nic nie widzi, ale skrapnie się zaraz, że nie może nic niszczyć. Myślę, że to doda troszkę takiego akcentu słoinka Exe, który... Dlaczego mnie straszysz i straszysz, głupku? Mocne słowa. Patrzcie, próbuję rozwalić. I teraz słuchajcie, najlepsze, jak będę próbowała rozwalić, to my będziemy stać za nią w jej mieszkaniu. O nie, o nie, o nie, to będzie za mocne. Zamknięta z Sonikiem w Exe w jednym mieszkaniu. O, widzi mnie. I teraz Vanish. Ona stoi. Je arbuzy, chyba się regeneruje do jakiegoś ataku. Dobra, to rozwalmy pochodnie. Tak ładnie, cyk. A tutaj w ogóle, ej, patrzcie, chciała odkopać tą kopalnię, ale zauważyła, że ona zniknęła po prostu. I tutaj kolejną pochodnię zmniejszmy. Ona widzi, że to światło znika. My nie widzimy, bo mamy Night Vision, przez to, że wpisałem Vanisha. I ej, korzystając może z okazji, ja wiem, co zrobimy. Zróbmy pomieszczenie, do którego będzie mogła wejść, czyli na przykład będzie drabina. Okej, okay. GM1. Jakieś straszne, zróbmy to pomieszczenie. Pomieszczenie Sonika Exe. Więc rozkopuję tutaj wszystko, co się tylko da i jak szybko się da. Jesteś tu? Pisze do mnie cały czas na czacie. Zamknięta w tym domu. W sumie to bardziej bazie, no ale tam szczegółów się czepiacie. Dobra, słuchajcie, zróbmy tutaj prawdziwą scenę zbrodni. Żeby tutaj wszystko wyglądało, jakby po prostu było mega chore. A żeby tak się stało, tutaj też potrzebujemy pewnej warstwy narracyjnej pod to. Więc dodamy sobie
troszeczkę tutaj set o akwence. Ona jest tam zamknięta, więc dużo zrobić nie może. I dajmy skrzynię tutaj, na przykład jedną, w której będzie czaszka. Ej, a co jak zmienimy nazwę tej czaszki na Wikala? Żeby ta czaszka miała nazwę Wikali, żeby ona wiedziała, że to chodzi o nią. Napisana na krzyku: ratunku, Sonic Exe, pląta mi się po bazie i czaruje. I czaruje? No to niezłe czary mary. Znając gracze Extrema, raczej kto pytał, napisał Frank. No widzicie, właśnie tacy są gracze Extrema. Totalnie zero sympatii. Czy ja to mogę bone mealem takie rzeczy rozszerzać? Nie mogę. Dobra, dla dekoracji, słuchajcie, dodajmy jakieś barylsy tutaj, żeby coś tutaj się działo. Okej. O nie, Sonic, fajny typek zmutowany, już nie. Co? Okej. Ej, co to jest za dziura? Ej, kiedy ja tą dziurę... Ja tą dziurę zrobiłem, ona tego nie widziała, bo ona tam była, ale miałem farta. Ej, yo, ja naprawdę... Ej, bo ja tutaj faktycznie zniszczyłem, a zapomniałem, że przecież nas klocek dzieli od niej. Dobra, tabliczka. I tutaj też napiszemy exe. I dajmy jedną czerwoną pochodnię tutaj na całe pomieszczenie. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda bez vanisha. No, wygląda creepy. Wygląda na pewno creepy. Ej, no, jest creepy. Dobra, i teraz tak, bo ona tutaj cały czas stoi. Ja tutaj chciałem zrobić wejście do tego. A pomoże ktoś? Ej, dobra, to jak ona tam jest, GM1, to my doróbmy tutaj drabinę i jak się nie będzie patrzeć, bo nie wiem, czy to jest tutaj, to nie, kurde, klatkę za daleko dałem tą drabinę. Tutaj. Po prostu rozwalimy to. Dobra, tutaj, ale ona na razie musi się stąd ruszyć. Dobra. I teraz robimy jej tutaj zejście. Ona powinna zauważyć zaraz, że stamtąd światło dobiega, a nie, nie dobiega stąd światło. No to tak słabo. Położyła się spać! A jak ona się położyła spać, to powinna... Dobra, nieważne, bo chciałem się wyłonić za ściany. Myślałem, że mnie będzie widzieć, ale jednak nie. Dobra, bo tu jest ciemno. Ona, nie wiem, no nie wiem, czy widzi to, że tutaj... Nie, to dobra, to jest nie do zauważenia, więc słuchajcie. GM1, vanish. I może tak zrobimy. Zmienimy po prostu miejsce na światło. I teraz widać. Ej, dobra, teraz widzę, bo to jest jedyny jasny punkt. No to i coś sprawdza w piecyku. Nie wiem, czy ona chce piecykiem sobie rozpalić światło. Ale ona chodzi ku tego, nie widzi tego cały czas. Jak to? O, teraz zauważyła. Dobra, będzie tam wchodzić. Będzie tam wchodzić. No w sumie co ma innego do roboty, nie? W sensie innej opcji za bardzo, no nie ma. Dobra, schodzi powoli. Widzi to pomieszczenie, które jest lekko creepy. Ten redstone na ziemi dodający klimatu. I ta jedna skrzynka z napisem exe i głową jej w środku. Dobra, jaka będzie jej reakcja? To jest, słuchajcie, to jest teraz... O, okej, dobra, widzi to? Ale nie, wzięła tą czaszkę, wyrzuciła ją. I co jest? Ona wraca! Ona po prostu porzuciła to pomieszczenie. Ej, yo, to dobrze. To teraz szybko to zatkajmy, jakby tego nigdy nie było. Ona bije cały czas w powietrze. Tak, tylko żeby na pewno nikt jej tutaj nie ten. Dobra, i teraz zróbmy tak. Zobaczymy, że tej dziury nie ma, zanim zabudowałem tą kolejną. I słuchajcie, teraz będziemy stać jeszcze ze ścianą. Dobra, mało widać, wiem, ale... O, dobra, ale ona mnie zauważyła, ale ona widziała, że coś tam rygnęło. Jak tutaj w ogóle ona musi mieć mocno, bo my tutaj cały czas mamy jasno, to u nas nie jest strasznie, ale u niej jest mega strasznie. Próbuję rozwalić tą ścianę. Ma taki ciekawy układ domu, że ja bym aż tutaj zaryzykował delikatną zmianą tego układu, na przykład tak. O, żeby się delikatnie sprawy tutaj pozmieniały. Dobra, ona widzi tutaj, widzi, że tutaj jest ściana teraz. Wcześniej było przejście, ale teraz jest ściana. I teraz sprawdza od tej strony, tutaj też ściana. Dobra, idzie tam sprawdzić, to w międzyczasie zatykamy tą norę. Dobra, teraz zobaczy, że tam jest zatkana ściana, a z drugiej strony będzie przejście tutaj. I teraz idzie tutaj, rozgląda się i widzi, że teraz tutaj jest znowu dziura. Okej, mega creepy. I może też z tej dziury się teraz wyłoni Sonic. Dobra, tu się pojawiamy. A, dobra, znowu znikam. Ona odbiegła. Ona chyba nie ma zamiaru mnie atakować. Znaczy nie, dobra, ma zamiar, bo jakby bije mieczem i czasem podchodzi sprawdzić i się rzuca z atakiem. Ale ona jest na tyle przerażona, że zostaw mnie. Że ona nawet nie potrafi wyjść po prostu tutaj i się ze mną rozprawić, tylko woli uciekać. Proszę. Dobra, i zróbmy teraz tak. Rozpalę tutaj światło. Ona widzi, że to się światło. I teraz powoli się wyłońmy. Za rogu. Powoli się patrząc na nią, długi wzrok. Ja kontra ona. Patrzy się, ale nie, patrzcie, boi się podejść. I znikamy tutaj. Może i teraz otwórzmy tutaj przejście dalej, żeby mogła sobie stąd wyjść, jak tutaj wyjdzie. No ile będzie chciała. Dobra, dajmy jej GM0 Vikala. Dobra, jest teraz ta survivalu. I teraz nagle, boże, budować. Jeszcze nie próbowała, ale widać, że o, jak tylko wyszła, wejść sobie tą bazę. O nie, ona chyba opuściła tą bazę i ona chyba uciekła.
ucieka stąd. Co? Ej, dobra, nie, słuchajcie, bo szanujmy się. Co się stanie, jak się pojawię po prostu przed nią i będziemy za nią szli? Bo ona ucieka z tej bazy, ona już nie chce wracać. Ej, dobra, nie chciałem aż tak. Nie chciałem aż tak. Goni ją mały zombiak, ja też ją tutaj gonię od boku. I teraz czy ona zobaczy, że jestem koło niej. Ona zobaczy, nie bije, tylko po prostu ucieka. Jak się próbuje bronić. A my ją bijemy łapką. Dobra. Ej, widzowie, ja myślę, że możemy już jej napisać. Dobra. To był tylko troll. Ale ona ucieka dalej. A nie, dobra, zatrzymała się, jak jej napisałem. Więc tak, zostawcie łapkę w górę i piszcie swoje pomysły na trolle. Widzimy się jutro. Wikala napisała co? Czyli po fakcie zawał mam. Zostawcie łapkę w górę.